realizuję już 21 sezon. A 11 lat temu zaczęłam realizować mój program Ewa Gotuje i właśnie w pierwszym odcinku, to był tak zwany odcinek pilotowy, więc jeżeli na IPLI znajdziecie moje stare odcinki, to uwaga, będzie to drugi odcinek, a nie pierwszy, ale tak naprawdę, bo telewizja nie do końca czasem mówi prawdę, więc jeżeli chodzi o taką logikę filmowania i w jakiej kolejności było to nagrywane, to ten właśnie przepis robiłam w moim pierwszym ever odcinku, który nagrywałam dla telewizji. Mam tutaj fantastycznych pomocników, którzy po prostu będą dzisiaj moimi dłońmi, moimi rękami. I już mamy zamarynowane mięso. Słuchajcie, to jest z kolei taki pomysł dla wszystkich mam, które mają dzieciaki, które nie chcą jeść mięsa. To jest przepis, który powstał, jak moja córka była bardzo mała. Słuchajcie, była naturalną wegetarianką. Po prostu niekoniecznie sięgała po mięso. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Natomiast ja z kolei, studiując technologię żywności, wychowując się na wsi w domu moich rodziców, to ja po prostu byłam wychowana w takim trendzie, że jednak jak dziecko jest małe, to tak do 7 roku życia, jeszcze profesor Ert na technologii żywności nam to bardzo często powtarza, że do 7 roku życia dziecko potrzebuje bardzo dużo białka. Białka to są aminokwasy, bo dzięki nim buduje się wzrast, i przede wszystkim buduje się mózg. Zawsze nam profesor Ert powtarzał, że w mięsie jest jeden aminokwas, którego nie ma w żadnych roślinach. I niestety to mięso dzieciom trzeba podawać. No więc ja taka wykształcona, wyedukowana, to stwierdziłam, że moje dziecko dobre mięsko musi jeść. Może to być indyk, może być to kurczak. Tutaj akurat mamy zrobionego kurczaka. Natomiast możecie w taki sam sposób marynować indyka. Indyk jest o tyle ciekawszym mięsem, dlatego że jest jeszcze lepszy, jeżeli chodzi na, teraz uwaga do wszystkich pań. Nie znam pani, która się nie odchudza. W związku z tym, moje drogie pani, jeżeli chcemy zadbać o siebie, to jedzmy mięso indyka, ona ma najmniej tłuszczu i na przykład najwięcej wszystkich związków odżywczych, więc jeżeli chodzi o takie odżywianie prawidłowe, żeby siebie odżywić, to sięgajmy po mięso z indyka, czy też kurczaka. Tutaj mam akurat marynowanego kurczaka i teraz wam opowiem o tak zwanej bejcy, czyli co spowodowało, że moje dziecko zajadało takiego kurczaka. Po pierwsze, taki pomysł miałam, bo dzieci są, że tak powiem, lubią się bawić, więc dlatego jest to kura na patyku, ponieważ pierś z kurczaka, albo z tak jak mówię, pierś z indyka, kroję na paseczki, następnie po ukrojeniu na paseczki nawijam na indyka, robiąc coś w rodzaju takiego kartki. I sama ta zabawa w ogóle już jest fajna. No ale co zrobić, żeby to mięsko jeszcze atrakcyjniej dziecku smakowało, więc kombinowałam. Że podróżuję i jeżdżę po świecie, podróże są moją pasją niesamowitą i zresztą z tych moich podróży po świecie czerpię mnóstwo pomysłów na właśnie przepisy kulinarne, które możecie podziwiać, oglądać w moich programach, czy też zobaczyć w moich książkach. Jeżdżąc, będąc w Azji, podróżując zwłaszcza po Tajlandii, tam właśnie jadłam takie szaszłyczki, które właśnie było to cieniutko pokrojone mięso. Jeszcze nawet były to mniejsze szaszłyczki niż te, które mamy tutaj zrobione. I ono było zabajcowane, zamarynowane tak, że ja jedząc tego kurczaka w Tajlandii w ogóle nie poczułam, że to jest w ogóle nawet mięso, było to tak fantastyczne. Ja taki pomysł miałam, że jak to moja Ola nie do końca chciała sięgać po mięsko, więc ja stwierdziłam, że to ja będę to mięsko tak przygotowywać, tak przyrządzać, tak doprawiać, że ona po to mięso sięgnie. I faktycznie, słuchajcie, okazało się to strzał w dziesiątkę i taka kura na patyku do tej pory jest ulubionym daniem mojej córki, więc naprawdę wszystkie mamy, które mają dzieci, spróbujcie, zobaczycie, że będzie to świetnie dzieciakom smakować. Druga strona, takie mięso można przygotować też na wszelkiego rodzaju przyjęcie pod chmurką. To jest o tyle fajny patent, że możemy zamarynować mięso z kurczaka czy z indyka. Można też marynować mięso czerwone, chociażby karkówkę, też tak robiłam, tylko mięso czerwone jak karkówka, ono potrzebuje dużo więcej czasu. O ile kurczak, wystarczy mu, nie wiem, jeżeli mamy nacznik próżniowy, to nawet pół godziny. 2 godzinki to w ogóle już jest super. To tyle karkówka to w takiej marynacie powinna być co najmniej przez całą noc. Już mówię, jaki przepis. Bardzo prosty. Po pierwsze musimy mieć sos sojowy. To jest baza naszej marynaty. Kiedyś ten sos sojowy był trudno dostępny, ale teraz naprawdę w każdym markecie sos sojowy możemy kupić. Taki trend dotyczący sosu sojowego. Słuchajcie, nie, ponieważ pasją moją są podróże i z pasjami odkrywam każdą kuchnię kulinarną. Byłam też w Japonii, gdzie skąd właśnie sos sojowy pochodzi.
On jest oczywiście w tej chwili porozprzestrzeniony po całym świecie, ale solo na temat sosu sojowego muszę Wam powiedzieć. Ponieważ samo zdrowie to są wszelkiego rodzaju kiszonki. Jeszcze o tych kiszonkach dzisiaj powiem, ale dzisiaj w trend dotyczący sosu sojowego. W naszej przestrzeni klimatycznej mamy kiszoną ogórki, kiszoną kapustę, czyli też inne kiszonki. Natomiast Japonia to jest kiszone ziarno soi. I właśnie z kiszonego ziarna soi powstaje ten bardzo aromatyczny sos sojowy. Do niego czasem dodaje się grzyby, on jest fermentowany pół roku i po fermentacji jest dopiero przelewany do słoiczków. Więc taki sos sojowy, on jest słony, o tym trzeba pamiętać, ale jest naprawdę z dobrego źródła, jest zdrowy. I do marynady dajemy sos sojowy, tyle ile sosu sojowego dajemy oliwy albo oleju. Dlaczego? Zarówno pierś z kurczaka, jak i indyk same w sobie są to chude mięso. Jeżeli chcemy piec na grillu, no to gdyby nie było w marynacie tłuszczu, to by nam się to wszystko poprzyklejało. Jeżeli pieklibyśmy na ruszcie, nad ogniem tak samo. A poza tym, nie bójmy się tłuszczu. Słuchajcie, nie bójmy się tłuszczu, bo teraz jesteśmy troszkę tak zaczarowani przez wszelkiego rodzaju różne diety, które nas odchudzają, ale przede wszystkim odchudzają nas z tego, że ten tłuszcz jest niezdrowy. Nieprawda. Dobry tłuszcz, w dobrych ilościach powoduje, że my mniej jemy. Ponieważ to tłuszcz powoduje, że szybciej jesteśmy syci. Więc jeżeli jemy wszelkiego rodzaju odtłuszczone produkty, jogurty, kefiry, jeszcze inne rzeczy, to tak naprawdę tego musimy zjeść trochę więcej. Znowu będzie taki trend dotyczący właśnie odczarowywania troszkę tłuszczu. Ja jestem zwolennikiem, żeby jeść wszystko, co jest w naturze stworzone. Jeżeli śmietana ma 30% tłuszczu w naturalny sposób, to taka śmietana jest najzdrowsza. Ja taką daję do zupy, tylko nie daję wtedy szklanki, tylko daję pół albo dwie łyżki. Wystarczy. Co jest z tym tłuszczem? Słuchajcie, w latach 70., ja teraz będę mówić trochę statystyki, w latach 70. nasza dieta była tak skonstruowana, że 30% kaloryczności z posiłków pozyskiwaliśmy z tłuszczu. Uwaga, kolejny trend. Po wojnie jest takie zdjęcie, już nie pamiętam w jakiej książce kucharskiej, ale kiedyś Maciek Nowak mi to pokazał. Zdjęcie z masaż, od masaża, gdzie było na tablicy wypisane wszystkie produkty: schab, kiełbasa, kaszanka, tam różnego rodzaju podroby i słonina. Co było najdroższe? To zgadnie. Słonina. Słuchajcie, najdroższa rzecz po wojnie i w ogóle do lat 60., 70. w sklepach masarskich to była słonina. Nie schab, nie szlifa, tylko słonina. Bo to z tej słoniny można było wiele rzeczy zrobić, okrasić chociażby taki postny żurek i przede wszystkim nasycić się. Teraz nam się to wszystko pozmieniało, bo tak jak mówię, są różne mody. Natomiast nie, to nie jest tak, że ten tłuszcz jest taki zły. Nie jest, dlatego że jeżeli w diecie mamy odpowiednią ilość tłuszczu, mniej zjemy.